Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miwoli, a to jest Zagrajmy w Mumia. Tak właśnie ogarniam mapę, gdyż nie mam bladego pojęcia, gdzie się mamy udać. Chyba to miejsce zaznaczone jakąś zieloną kropką. Ale cóż to nam pokazuje, że my jesteśmy tutaj. Dobra, spróbuję pójść centralnie za siebie. Czyli tędy. Aha, nie, bo ja tamtąd wyszedłem. Czyli gdzie teraz? Tutaj? Przypadkiem nie powinniśmy się udać? Nie, tutaj był tylko guzik od osuszenia wody. Którą zresztą już osuszyliśmy. I co teraz mamy do wyboru? Zbagowanego nietoperza oraz te drzwi. To były te drzwi. A nie, to był mój magiczny sekret, który bardzo mądrze odkryłem. Możliwe, że to było przez tą komnatę wodną przejście i co i tam? Chyba tam to było bronione przez szkieleta, bo z tym nie mamy żadnej innej drogi. Czekajcie, całą drogę mamy się cofnąć. Chyba tak trzeba było zrobić. Co niestety niezbyt mi odpowiada, gdyż nie lubię backtrackingu w grach. Uciekam zanim zbagowany nietoperz dobagnie mnie. Tak już przywykłem do mówienia, że nietoperze są zbagowane, że teraz mnie dobagają zamiast dopadać. Język polski trudny jest, szczególnie wieczorem, późno wieczorem. A jeszcze szczególniej podczas nagrania trzeciego pod rząd. Jak nie nawet czwartego. Czekajcie, muszę sobie policzyć ilość nagrań pod rząd, ile wykonałem. I to teraz chyba tędy mieliśmy wpłynąć. Mamy tutaj jedne drzwi. I nic poza tym. Oby się okazało, że wiecie, nie cofam się zupełnie na start. Tak zupełnie bez sensu i bez potrzeby. Wielki dylemat życiowy. Tu. Oczywiście mapa była zupełnie... Dobra, pójdziemy teraz tędy. Mapa była zupełnie w przeciwnym kierunku niż przewidziałem, ale to było do przewidzenia. Drzwi, otwórzcie się. Było jakieś doczytywanie. Mam nadzieję, że to był bardziej automatyczny zapis niż czytywanie, ale wiem, że automatyczny zapis nie istnieje. No i co, w prawo? Powiada się, czy w lewo? Czy może w ogóle poszedłem źle? Właśnie tak, gdyż jest zablokowane przez bloczek. Aha, nie, tędy da się przejść. Ale nie, bo stąd przyszedłem i tutaj po prostu jest wyjście, tak? Tak, tam jest wyjście. I raczej do wyjścia się udać nie mam. Ale wiecie, zawsze warto sprawdzić. Uhu, jest ktoś w domu? Is anybody home? I'm back! Chyba nikogo nie ma i nikogo nie spotkam, więc wracamy do naszej krypty. A skoro tutaj nikogo nie ma, to oznacza, że prawdopodobnie cofam się zupełnie na marne. Tędy. Tutaj też jest jakaś tajemnicza komnata i chyba to była ta komnata. Tak, to była ta komnata, jeżeli dobrze pamiętam. W,
której znajdowały się te dwa miejsca i masa szkieletów. Tak, tu jest już jedno miejsce, a tutaj drugie. Jej! Znalazłem! Jestem z ciebie dumny. Teraz pytanie, co znajdziemy tym razem? Szczura! Szczura drugiego, który mnie ugryzie w pięty. Dobra, pobiegnę najpierw w prawo. I się zmieniła muzyka, czyli pewnie będziemy walczyć. Czy coś takiego? Sezamie, otwórz się. Sezam nie chciał się otworzyć, więc... Sezamie, mam cię gdzieś. Idę sobie stąd. Pewnie tam jeszcze wrócę. Na pewno tam wrócę, gdyż... twórcy gier nigdy nie dają... bez sensu takich drzwi. No, dokładnie o tym mówiłem. I te drzwi teraz się nie otworzą, bo... po co? Teraz pewnie guzik znajduje się tam u góry i potem ja zejdę na dół i wiecie... będę krążył tam i z powrotem, żeby tylko... nabić godziny w tej grze, ilość godzin przegranych, że... gra... zajmuje około 50 godzin. Uuu. Nie, co ja zrobiłem? No i co wyjesz? Gra zajmuje średnio 50 godzin. Co z tego, że przez 40 się cofasz? Oto ci skurczybek. Dobra, w takim razie chyba muszę go ponaparzać wręcz. Ajdź, ma mocny zasięg. Dobra, uciekać jak leży, bo robię od razu zamach. Na życie moje. Uff. Dobra, kolejny typ przeciwnika do nauczenia się. Atakować i jak go powali, to odskakiwać. Jak się go powali, gdyż po prostu robi atak z podskoku. Dobra, warto wiedzieć. I niebo. Widzę niebo. Jej. Mogę skoczyć? Pozwólcie mi spaść. Dobra, pewnie będę musiał albo nie. Nie muszę spaść. Szkoda. W takim razie idziemy tutaj. No, hardkorze, dawaj. Dobra, ja odkoczę od ciebie. Auć. Trzy, odskakuje, dwa razy nawet. Szczura zdejmę. Czekaj, szarżuje. Trzeba... uważać na jego szarże. O matko. To będzie, znając mnie... rzeźnia. Dobra, dajcie mi magiczne garnuszki. O. Ćmo, zlatuj mi z... przed twarzy. Chciałem powiedzieć, żeby magiczne garnuszki dawały mi życie. No i co, powiedzcie mi, po co ja tutaj przyszedłem, jak tutaj nic nie ma. W takim razie co, mam iść dalej? Tak, mam iść dalej. Pewnie to będzie taki drugi przeciwnik i po pokonaniu go... dopiero weźmie się coś otworzy. A teraz pytanie, czy ja dobrze rozkminiłem logikę gier. Aha, teraz jest takich dwóch. Okej. Lekki fail na początek dnia. Oto ci trafiłem. Dobra, został chyba już sam jeden. Przesztowałem odkup na bok. Dobra. Ole, i co ty na to? Cwaniaczku.
Już nie jesteś taki... Już nie podskakujesz, nie? Nie? Dobra, mam zapis, platformę zapisową. Ale widzę, że czas jeszcze nie jest odpowiedni na tak... na tego typu... aktywność, dlatego zapiszę profilaktycznie, ale jeszcze nie zakończę. Może miałem w planach kończyć na każdym zapisie. Co, idziemy wyżej. Martwa cisza. To miejsce nawet nie ma zapachu. Nie podoba mi się to. Pułapka! It's a trap. Uwięziony! I co więcej... Mamy towarzystwo, Alex. Muszę uciec od tych pajęczyn. Boss fight? Tak, mamy typowego boss fighta. Jak od typowego boss fighta przestało, trzeba rozkminić przeciwnika. I co, mam tak do ciebie wskoczyć niby, nie? Normalnie. I co, i ty mi nic nie zrobisz? Nic, nie zjesz mnie? Wow, zjesz mnie. Ale zostańmy przyjaciółmi. Nie chcę cię zabijać. Dobra, dobrze, że chociaż ci nie skaczesz. Szybki skan terenu. Wygląda na to, że nie wiem, muszę w niego rzucać tymi kamieniami. Chociaż nie wiem właściwie, co one mogą mi móc robić. Dostał. Odsłoniłeś brzuch. Czyli co, mamy twoją słabą stronę. Niby. W takim razie dobra, jedziemy do dzieła, idziemy po kamienia kolejnego. Tam się pojawił. Auć! Zjeżdżaj, zjeżdżaj, zjeżdżaj ode mnie, odejdź, nie chcecie tutaj. Mamy kamienia. Ładnie wmierzymy. Auć, to nie tak się miało skończyć. Ale dobra, widzę, że już rozkminiłem tak właściwie, o co w tej walce chodzi. Więc to będzie dosyć... Mam nadzieję, że łatwe. Znaczy łatwe na pewno nie będzie, ale... Na pewno będzie łatwiejsze, niż gdybym tego nie rozkminił. Dobra, szybko lecimy. Co teraz, mam go pobić jakoś? Chyba nie. Odejdź, 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 odejdź ode mnie. Wow, uciekaj. Okej. Okay. Czyli po prostu mam odsłaniać mu klatę, a następnie... dobijać go z... procy. Dostał. I chyba nawet wiem, po co jest teraz czas, żebym mógł sobie spokojnie przebiec. Doskoczyć do kolejnego kamienia i wiecie, bez... martwienia się o to, czy mnie zje podczas próby ucieczki. Nie wskoczyło. No i co? Co się chwalisz klatą? Nie masz czymś panować, człowieku. Widziałbyś mnie, to byś wymiękał. Tak. Upsi, czyżby ktoś padł? Oj, wybuchł. Jego szkoda. Artefakt. Kawałek, jakiś okruszek. To jest chyba ten artefakt, który mieliśmy zdobyć jako misja główna. Oczywiście szczury. Pierwszy odłamek.
na to, że nasz zaginiony chłopiec się odnalazł. I co my tu mamy? Hej! Alex chyba znalazł talizman! Nie powinieneś był się oddalać, Alex. Strasznie się martwiliśmy. Mamo, to tylko stara, pusta krypta. Tylko kilka nieszkodliwych robaków. Nieszkodliwy robak? Teraz nieszkodliwy. Słuchajcie, gdy Alex badał grobowiec, chyba odkryliśmy, gdzie może być drugi odłamek. Jonathan sam miał niedawno małą kłótnię z tym robakiem Weaslerem. Opowiedz nam, Jonathanie. Z wielką chęcią bym go rozdeptał, ale niewiarygodnie się spieszył. Wystrzelił z grobowca i gdy już go miałem capnąć, powiedział do zobaczenia w Peru. Całkowicie mnie zaskoczył. Peru? Kolejny podstęp Weaslera. Obraża naszą inteligencję. Być może, choć wątpię, aby mógł obrazić inteligencję twojego wujka. Dziękuję, Rick. Chyba. I nie wydaje mi się, aby kłamał odnośnie zamiaru wyjazdu do Peru. Ja i twoja mama słyszeliśmy o starożytnej świątyni Inków, która znajduje się na szczycie góry Takan. Jest wielce prawdopodobne, że ma ona związek z talizmanem. Tutaj, świątynia na górze Takan. Tak, tut. Jedziemy do krainy Inków. Ruiny świątyni Takan. Jest naprawdę tak pięknie, jak mówi legenda. Szkoda, że nie mamy czasu na zwiedzanie. Och, kochanie, zrób sobie mały spacerek. My w tym czasie skończymy rozstawiać obóz. Nie mam zamiaru nigdzie się ruszać bez porządnego snu. Nie wspominając o dobrym posiłku. Drugi odłamek będzie musiał poczekać do jutra. Wątpię, aby Alex myślał tak samo. Zdaje się mieć pewien problem z jutrem. Ha, nie mogę znieść, gdy tak samo chodzi. To, że to piękne miejsce, nie znaczy, że bezpieczne. I obawiam się, że wkrótce zrobi się ciemno. Pójdę go poszukać. A ja spróbuję wytropić też żmiję Weaslera. Rick, chcesz pójść ze mną? Okej, jesteśmy z powrotem w górze. Jak słyszycie, tym razem w Peru. To mi wygląda na platformę zapisu. A to jest jakiś magiczny kamień, który chyba jest bugowany. Ale no cóż, takie były uroki starych gier. Były zawsze zbugowane, ale dało się grać normalnie. I widzę platformę zapisową. Tego sobie tutaj zapiszę w tym oto miejscu i... Jak tu pięknie, muzyczka, ptaszki. Motyle znaczy się. I myślę, że po tej walce z bossem będę się z wami żegnał. Tylko sobie wejdę tutaj na górkę. Gdzieś w chaszcze? Nie. Nie będę chodził po chaszczach. O, tak sobie wejdę na górę i się będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia już za tydzień. Hejos!